Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Barty the Player, a to jest już trzeci odcinek z mojej najnowszej serii na kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank Rift Apart. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę w Nefarious City, czyli tam, gdzie wylądowaliśmy w poprzednim odcinku, kiedy to właśnie doktor Nefarious zabrał nam wymiaromat, no i zrobił z nim taki no niefajny użytek. No i słuchajcie, teraz akurat mamy misję poboczną i zwiedzamy fabrykę Nefariousa, a fabrykę przeszukujemy, ponieważ dostaliśmy od pani Zurkon informację, że tutaj gdzieś się skrywa infobot, czyli szpiegobot, znaczy raczej szpiegobot, ale ja go infobotem nazywam jak z poprzednich części. No i będziemy musimy słuchajcie go znaleźć, znaczy postaramy się go znaleźć, bo musimy go znaleźć, jak tutaj jest napisane, zanim to zrobią wysłannicy Imperium. No i słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, otóż jaka? Zrobiliśmy w poprzednim odcinku głosowanie na skórkę dla klucza i wybraliście złotą, czyli tą właśnie taką czarną, możecie słuchajcie teraz zobaczyć, więc właśnie z tą skórką będziemy grać. No dobra, jeszcze tutaj coś mamy, o rarytanium, świetnie. No i super. Sprawdźmy, czy tutaj jeszcze coś jest? Nie, dobra, ale pamiętam, że właśnie, że tutaj było jakieś wejście, no to teraz za chwilkę to sprawdzimy. Dobra, to my sobie tutaj poczekamy i teraz wejdziemy tam. No i świetnie. Dobra, tutaj zniszczymy. A, bo mam już pełno życia, no to trochę niepotrzebne, ale dobra. Zniszczymy sobie, słuchajcie, tutaj. I dobra, i to chyba tyle. W sensie tyle tylko tutaj, a może tutaj coś jeszcze być? Okej. No tego raczej nie zniszczymy. No dobrze. Ojojoj, słuchajcie, widzicie, tutaj są statki, dobra. Teraz możemy wybrać sobie, słuchajcie, broń. Dobra, weźmiemy sobie druzgobombę. No i świetnie, słuchajcie, wyeliminowaliśmy aż trzech jednocześnie, to super. Tajemnice, skoro wszystkim tak na nim zależy. No, w sumie troszeczkę prawda, no ale zawsze ludziom na infobocie zależało w Ratchet & Clank. W sensie nie ludziom, tylko tym osobom, bo to nie ludzie. No ale dobra. Forma powinna być już blisko. Okej, to gdzieś jest rarytanium, słuchajcie, sprawdźmy to. Okej, tam na górze, tylko jak się tam dostać? Ojoj, słuchajcie, żebyśmy nie zginęli tutaj. Musimy zbadać, słuchajcie, jak się dostać tam na górę. Kurczę, no nie. Dobra, słuchajcie, musimy wejść tutaj. Okej. Szybko, szybko. Dobra, słuchajcie, nie. No nie, była tak blisko, widzieliście sami. Dobra. Dobra, pięknie. No nie, słuchajcie, chyba się zdobyć tego nie uda. No dobra, słuchajcie, to może jeszcze jedna ostateczna próba. Wow, zostałam nawet, słuchajcie, widzieliście sami? Dostałem, nie wiem od czego nawet. Nie wiem, na co się wspiąć, może na to, ale nie wiem, czy na to się da. O, da się, słuchajcie, dobra. To może stąd. Dobra. I zium. Pięknie, słuchajcie, udało się. No i mamy rarytanium. I mamy te jeszcze śrubki. Dobra, świetnie. To sprawdźmy jeszcze, czy tutaj coś jeszcze jest. Chyba nie. Dobra, więc możemy iść tutaj dalej. Czy tutaj jeszcze coś ważnego jest? Trzeba tutaj sprawdzić wszystko. O, tam, słuchajcie, jeszcze jest rarytanium. Dobra. To idziemy sobie je tutaj odebrać. Jedna sztuka rarytanium. Świetnie, zawsze coś. No i to, słuchajcie, chyba tyle, jeśli się nie mylę. No dobra, więc teraz powinniśmy się udać tak, tam na górę, ale jak się tam udać? No musimy tutaj znaleźć jakieś wejście, jakiś sposób. Dobra, tutaj coś mamy. No nie, tak nie wejdziemy. Dobra, trzeba, słuchajcie, myśleć, tutaj trzeba znaleźć jakiś sposób. Dobra, ojoj! Zwala się na twoją wolność! Ojoj, proszę mnie zostawić tutaj, proszę pana. Oj, nie trafiłem. No i świetnie, zniszczony. I słuchajcie, awans druzgobomby z poziomu pierwszego na poziom drugi. No to świetnie, został nam teraz zaledwie ta ostatnia broń, czyli pan Grzybek. Pan Grzybek jedynie nam został do awansowania na kolejny level. Bo tak, tutaj mamy druzgobombę.
Ojoj, słuchajcie, ja tutaj coś podmieniłem. O! Dobra, teraz jest dobrze. Tak, mam te egzekutora, drugą bombę, wylostrzał i pana grzybka. Okej. Okay. Czyli właśnie jedynie pan grzybek został nam do ulepszenia. No, a tak możemy teraz korzystać i z egzekutora, i z druzgobomby. Wylostrzał sobie na razie zostawimy. Dobra, ale głównie pan grzybek, jeśli będzie więcej niż jeden przeciwnik i takich troszeczkę silniejszych. Okej, okay. Magazyn dystrybucyjny Nefariusa. Okej, okay, mamy tutaj jedną sztukę rarytanium. Dobra, i musimy słuchać tutaj, dalej tutaj przeszukiwać. O, to na szczęście, słuchajcie, nie są wrogowie, a zwykli mieszkańcy. No to z nimi nie będziemy nic robić. O, zdobyto pakiet zdrowia, super. Ojoj, teraz, dobra, teraz słuchajcie, pan grzybek się przyda, a przy okazji jeszcze tutaj skorzystam z druzgobomby. Bo tutaj, słuchajcie, jest naprawdę dużo tych przeciwników. I tutaj jeszcze z egzekutora. No i dobra, świetnie. Oj, tutaj jeszcze druzgobomba mogłaby się przydać. Dobra, świetnie. Pan grzybek, jak ci tam idzie? Mam nadzieję, że dobrze. Proszę za mną. O, tutaj jesteś. Świetnie, dobra, to słuchajcie, idziemy tutaj. No i świetnie, jesteśmy tu aktualnie po drugiej stronie. Ojojoj. Pan grzybek, proszę chroń mnie. O nie, gdzie jest pan grzybek? Pan grzybek, słuchajcie, chyba zginął. Dobra, to użyję jeszcze jednego. Okej. Okay. Au, au, dostałam, słuchajcie, niedobrze. Dobra, użyję teraz druzgobomby. Ajajaj, nie trafiłem. Kurde, on już go zabił akurat. No trudno. Jeszcze, słuchajcie, tam jest. Dobra, trafiony idealnie. Jeszcze tu. Aj, słuchajcie, już nie mam amunicji. Ale dobra, zostali tutaj chyba wszyscy pokonani. No i super, a nie, jednak słuchajcie, nie, o kurczę, jejciu, ale to są buldożerzy. Dobra, pan grzybek, proszę, ochroń mnie. Dobra. Ajajaj, mam, słuchajcie, zaledwie 10 życia. Tam pan grzybek cały czas jest, ale czy on chce mi w jakiś sposób pomóc, nie wiem. Ojej, dobra. Tam jest, słuchajcie, jeszcze. Dobra, to już go wykończę, słuchajcie, wielostrzałem. No i pięknie, zostali tutaj wszyscy pokonani. Dobra, 9 sztuk amunicji, egzekutor, świetnie. O, słuchajcie, mamy tutaj szpiegobota. Świetnie, to chyba możemy już po niego iść. Udało nam się. Dobra, sprawdźmy, czy to, aby na pewno on. O, plany zniszczenia. Dostaliśmy trofeum. Znajdź szpiegobota. Roboty zawierają informacje o różnych planetach. Zbierz ich dość, a zdobędziesz schemat sekretnej broni. Okej. Okay. Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj, nie wiem, czy, słuchajcie, gdzie możemy informacji o tym robocie znaleźć, ale dobrze. To tutaj nie, w pancerzu nie. To czekajcie na chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, tutaj wszedłem do przedmioty do zebrania i mam tutaj właśnie szpiegoboty tam obok tych złotych śrubek. I dobra, szpiegoboty, znajdujesz szpiegobota ruchooboru. Każdy taki robot zawiera tajną wiadomość, którą możesz odsłuchać. W szpiegobotach ukryto również zaszyfrowane informacje na temat budowy uzbrojenia. Znajdź je wszystkie, a pani Zurkon stworzy dla ciebie naprawdę potężną broń. Okej. Okay. I mamy, słuchajcie, jakąś nieoficjalną historię Nefarious City. No to, słuchajcie, jest ciekawe. No dobrze, no to chyba można spróbować. No to słuchajcie, nie pozostało nam nic innego jak obejrzenie tego filmiku. Z Nefarious City minęło 10 lat, od kiedy wyrosło na ruinach Corsona 5 jak pryszcz na paszczy Blarga. Imperator obiecał zaprowadzić porządek, ale pani Zurkon dostrzegła tu tylko opresję i nieco niższe ceny elektroniki. Ograniczono prawa obywatelskie i możliwość podróżowania do innych światów. Zakazano nawet płaczu w miejscach publicznych. Ale Nefarious City to nie tylko beznadzieja i paskudna architektura. To również miejsce narodzin ruchu oporu. Okej, okay, dobra. To taka właśnie była ta historia.
No i dobra, gdzie aktualnie jesteśmy? Chyba powróciliśmy tam, gdzie byliśmy wcześniej, czyli właśnie tam u pani Zurkon. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś jest Rarytanium, tutaj mi pisze, tylko gdzie? Trzeba, słuchajcie, teraz odpowiednio dobrze znaleźć. Okej. No nie wiem, słuchajcie, gdzie może się podziewać to Rarytanium. Bo pisze, słuchajcie, że gdzieś tutaj, w tym miejscu. A, bo słuchajcie, jeszcze tutaj magnebuty, no tak, bo to jeszcze mogłoby być tutaj. Ale czy to tutaj jest? O, 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 widzicie? Szukać dalej. Im szybciej znajdę klub Nefarius i to widmo, tym szybciej dotrę do Clanka. Spoko, spoko, Ratchet, ale najpierw postaram się tutaj znaleźć Rarytanium. Dobra, tutaj jest, ale nie wiedzieć czemu, słuchajcie, ja nie mam tutaj wstępu. Nie wiem, jakim, słuchajcie, cudem straciłem 10 życia. Nie wiem, nie wiem, ale dobra. W każdym razie, no, niestety, słuchajcie, wejść nie można. Może, słuchajcie, potem odkryjemy, jak się da, ale na razie chyba jednak nie. Dobra, słuchajcie, udam się tutaj do pani Zurkon. Może ma dla mnie coś nowego. O, dobra. Broni, słuchajcie, nie ma, a nie, jest. Jakiś zderzacz negatronów. Trudno wyobrazić sobie coś piękniejszego niż niekończąca się wiązka. O, kurczę. No, ale dobra, wiecie co, ja sobie jeszcze kupię tutaj uzupełnienie zdrowia i amunicję. Bo to, słuchajcie, akurat chyba jest, chyba moim zdaniem ważne. No dobra. No to, słuchajcie, teraz wykonamy misję główną, czyli znalezienie widmo w klubie Nefarius. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego tutaj cały czas się świeci to przedmiot do zebrania. W końcu już tutaj wszystko odkryliśmy, ale... no ale dobra. Wszystko jest w porządku, klucz taki sam, dobra. No to, słuchajcie, teraz udajemy się do tego klubu Nefarius City, który powinien być... Tam, tak jest. No dobra, to słuchajcie, my w tym momencie tam idziemy. Niedługo będę, Clank. Muszę tylko znaleźć to całe widmo. Dobra, czy to jest, słuchajcie, tutaj ten klub? Tak jest. Pamiętaj, skarbą klubu Nefarius napoje są o połowę tańsze. Kurczę. Dobra, widmo, gdzie jesteś? No dobra, słuchajcie, to chyba pora znaleźć widmo, czyli tą postać, o której wspominała pani Zurkon. No dobra, sprawdźmy. Może tam? A ty jesteś widmo? Czy bywa tu może widmo? Nie, tylko maszyna do tańczenia. Ostrzeżenie! Nie do wiary! Pierwsza misja od wieków i już mnie mają! Widmo? To skit? Lepiej się nimi zajmę, zanim oni zajmą się widmem. Wydaje, słuchajcie, mi się, że właśnie jak to właśnie Ratchet przed chwilą powiedział, jest, słuchajcie, bardzo możliwe, że tym, słuchajcie, tym widmem jest Kid McMart, czyli ten, którego widzieliście na samym początku gry, razem, który tam był właśnie z rdzawym Pietrkiem i kapitanem Quarkiem. No, słuchajcie, ponieważ jest to inny wymiar, jest to bardzo możliwe, że to jest akurat Skid. No ale dobra, nie pozostaje nam nic innego jak samemu zobaczyć, tylko słuchajcie, jeszcze tutaj gdzieś widzę, że jest niby Rarytanium. O, tutaj. Świetnie, no to mamy jedną sztukę tego Rarytanium. No i dobra, i teraz udajemy się tam do Skida. Widmo, czekaj! A raczej do widma. Wykonuję ważną misję. Jestem Ratchet. Słyszałem, że... Żadnych imion! Musisz być mądrzejszy, jeśli chcesz dołączyć do ruchu oporu. Dlaczego wszyscy uważają mnie za buntownika? Dobra. O, słuchajcie, tutaj mamy skrzynkę z amunicją i widzicie, tutaj jest złota śrubka. Jestem ciekaw, jak ją można zdobyć. No ale dobrze, tym się zajmiemy nieco później. Dobra, tutaj mamy jeszcze Rarytanium z tego, co widzę. Ojojoj, tutaj chcą już mnie eliminować. Ojojoj, uwaga. Dobra, niech będzie druzgobomba. No i super.
No wejść, słuchajcie, niestety tam chyba jednak nie wejdziemy. No ale może się jeszcze znajdzie jakaś droga do tego miejsca. Okej. No i lecimy. Witaj, widmo. Stój, czekaj na mnie, kurczę. Musisz na mnie, widmo, poczekać. Gonię cię. Ojojoj. Dobra, słuchajcie, pokonany jest. Tutaj jeszcze sobie to zniszczymy. Może dostaniemy za to śrubki. Dobra. Gdzie dalej poszedł? Chyba tutaj. Ojej, tutaj jest coś zablokowane. Ojej, jeszcze tutaj mnie atakują. Ojej, ile was tutaj jest? Dobra, pan Grzybek, uratuj mnie. Ajajaj, dostałem. Ale dobra, pan Grzybek ich pokonał. Ojej, tu jeszcze tam idą, niedobrze. O, słuchajcie, pan Grzybek z poziomu pierwszego na poziom drugi został awansowany, świetnie. Dobra, tutaj też ten już został wyeliminowany. Więc ojejciu, jeszcze tam jest jakiś. Dobra, czy to wszyscy? Mam nadzieję. Więc dobra, udajemy się tam z powrotem na górę. Użyć, żeby dostać się do widma. Chyba teraz już jest odblokowane. Tak jest, dobra. No to przekręcamy, słuchajcie, tutaj. I... O, możemy już tutaj wejść na górę, świetnie. Możesz wreszcie przestać biec! To ma być jakiś test? Mam rację, prawda? No dobra. No to słuchajcie, idziemy dalej. Sprawdzę, słuchajcie, czy przypadkiem tutaj niczego nie ominąłem. Jedynie, słuchajcie, tutaj jest ta śrubka razem z rarytanium. No ale tym się już zajmiemy, kiedy idziemy jeszcze tutaj z rarytanium, ale potem się dowiemy, jak to zdobyć. A tymczasem... Tymczasem, słuchajcie, gonimy widmo. Okej, okay, dobra, on chyba poszedł w prawo. Tak jest, dobra. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy te wszystkie rzeczy. O, luksusowe osiedle Nefariusa. Ojej, ja się wszystkim zajmę. A ty stąd uciekaj. Kolejny trup oporu. Dobra, pan Grzybek, zajmij się nim. Ojojojojoj, tutaj na mnie nadlatuje. Ale dobra, zginął. Okej, okay. No słuchajcie, teraz troszeczkę tutaj się dzieje. Ojojoj, nie trafiłem. Dobra. Ojojoj, proszę mnie nie gonić tutaj. O, słuchajcie, wiele tutaj śrubek jest. Okej, okay, świetnie, jeszcze ten został wyeliminowany. Jeszcze pan Grzybek się tym zajmie. My sobie, słuchajcie, śrubki zdobędziemy. No i świetnie. Gdzie się podziałeś? Tutaj jest. Dobra, jeszcze tutaj mamy skrzynkę z życiem i amunicją. Dobra, super. Jeszcze z lewej strony, no z lewej strony nic raczej nie mamy. No to lecimy do widma. Brawo, świeży. Dzięki. Ssh. Co to ma być? Jakieś specjalne powitanie czy... Ej! Co mam z tym zrobić? Dobra, świeżynko. Czas na widmowy pęk. Widmowy pęk? Wróg nie może złamać tego, co O kurczę, słuchajcie, czyli właśnie dzięki kółko, ponieważ tutaj na przykład nie możemy przejść, to dzięki właśnie tej rękawicy, którą dał nam widmo, czy dało nam widmo, czy może skit, możemy, słuchajcie, przejść w ten sposób, czyli już chyba wiadomo, jak zdobyć tam w tym jednym miejscu rarytanium, więc spoko, dobra. Tylko mam nadzieję, że tutaj niczego nie ominąłem, dobra. My lecimy dalej. Rękawica załatwi resztę. Okej, okay, X, a następnie Q, aby wykonać pęd w powietrzu. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj zobaczyć, czy coś może jest. Ale nie, nic ważnego, no dobra. X, a następnie Q, aby wykonać widmowy pęd w powietrzu. O, super. No to słuchajcie, zróbmy tak jeszcze raz. X w stronę panelu, aby biec po ścianie. Okej. Okay. No dalej, ta ściana nie gryp. Chcesz się dostać dalej? Skok i widmowy pęd! Dobra. Czy się udało? Ojoj, dobra, udało się. Ledwo, ledwo. Potrzebuję statku imperialnego. Podobno wiesz, gdzie taki znaleźć. Jest bezpiecznie.
Trzymaj się blisko. Okej, Skid, gdzie ty się podziewasz? Dobra, słuchajcie, mamy tutaj rarytanium. Świetnie. Czy czegoś nie ominęliśmy? Nie. Wybaczcie, słuchajcie, że ja tak co chwilkę patrzę, ale wiecie, ja jestem perfekcjonistą, lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Lombaxy, jesteś tak uparty jak ona. Zaraz, znasz tę lombaksicę? Gdzie ona jest? Na Sargasso, jak zawsze po skończeniu misji. Sargasso. Mam propozycję. Widzisz sterowiec? Jeśli pomożesz mi go przejąć, pomogę ci się dostać do wieży Nefariusa. To jedyne miejsce w mieście, w którym znajdziesz statek imperialny. Co takiego jest na tym sterowcu? Po prostu znajdź drogę na ten dach. Ja muszę iść po sprzęt. No to do zobaczenia. No dobra. Jak mam się dostać na ten dach? Idę po ciebie, Clank. Trzymaj się. No dobrze, słuchajcie, czyli mamy nowe zadanie. Tam się już nie cofniemy, bo no po co, słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy i byśmy musieli z powrotem tam iść. Bo już chociaż wiemy, jak tutaj zdobyć to rarytanium, ale tutaj jeszcze jest to pod znakiem zapytania, co z tą złotą śrubką i tym rarytanium. Nie wiem, słuchajcie, czy jeszcze nie kończyć odcinka, ale może jeszcze tutaj pozwiedzajmy sobie, a na dach to już wejdziemy później. Dobra. Tutaj niewiele ważnych rzeczy. W imieniu imperatora jestem najszczęśliwszy w świecie. To już najszczęśliwszy na świecie ewidentnie nie jesteś, bo już cię tutaj nie ma. Dobra, ojoj, słuchajcie, widzieliście to? Ta klapa się chyba otwiera i zamyka, nie wiem. A teraz już tak nie robi. Dziwne. Dobra. Lecimy. No dobrze, tutaj widmowego, słuchajcie, pędu nie musieliśmy robić, więc chyba dobrze, ale nie jestem pewien. Dobra, jeszcze sobie, słuchajcie, tutaj śrubki weźmiemy. O, jeszcze tutaj jest jakieś wejście. Do czegoś to prowadzi ważnego? Chyba nie. O, i jednak, słuchajcie. O, widzicie, to jest jakieś wejście. A, bo tu, słuchajcie, jest już wejście na dach, okej. A tutaj jeszcze coś widzę. A, bo to są takie, słuchajcie, tak jakby dwa przejścia chyba. Bo było jedno z tamtej strony, a drugie z tej strony. Nie wiem, słuchajcie, czy to się czymś różni. Ojoj! Ojejciu, ale słuchajcie, fart, chociaż... No chyba powinienem spaść, bo i tak nie wiem, jakbym się tam dostał na górę. No dobra. No to szybki restart. Ojejciu, aż z tego miejsca, no kurczę. No ale dobra, lepsze to niż gdybyśmy tak zginęli i zaczęli na przykład misję od nowa, to wtedy byłoby strasznie słabe. To teraz, słuchajcie, sprawdźmy tym razem z lewej strony, jak to wygląda. Dobra, więc tutaj raz. I dwa. No i dobra. Ojejciu, co się, słuchajcie, stało, nie wiem. Ale dobra, idę, słuchajcie, tutaj po tą stronę, po tej stronie. Sprawdzimy, czy tutaj jest ewidentnie to samo, czy może jednak coś innego. Myślałam, że tutaj, słuchajcie, jest złota śrubka, ale chyba nie. Dobra. Słuchajcie, chcę sobie ustawić tak, żebym już nie tak nie celował. Jakoś dziwnie. Dobra. Ojojojojoj, tutaj są kolejni, no niedobrze. Ale dobra, szybko zginęli. Tutaj mam TNT, więc trzeba uważać. No i dobra, świetnie, darmowe śróbki. No i dobra, jeszcze tutaj mamy chyba wejście. A nie, dobra, tutaj mamy taką trampolinę. Ojoj, nie trafiłem. Ale dobra, tym razem już trafiłem. I mamy, słuchajcie, tutaj jakiegoś busa, zobaczmy. Super, i jeszcze jednego. Zaczekaj, skarbie! Wybierasz się na dach? Najpierw pożytkuj rarytanium, które masz w kieszeniach i ulepsz swój arsenał! No okej, więc słuchajcie, mi się wydaje, że właśnie jak już mówiłem wcześniej, zanim wejdziemy na ten dach i pomożemy temu widmowi, to słuchajcie, my już to zrobimy w następnym odcinku. No i jeszcze sobie tutaj kupimy coś u pani Zurkon. Ja wam, słuchajcie, za to bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mnie lubicie, to zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i cześć!